Hej, siemano ludzie, z tej strony witam was serdecznie w kolejnym odcinku. No i słuchajcie, dzisiaj poniedziałek i w dzisiejszym dniu właśnie będę się przeprowadzał. Także dzisiaj będę nagrywał dla was, przepraszam, nowy odcinek na nowym mieszkaniu. No i słuchajcie, ten odcinek nagrywam jeszcze po staremu, na starym mieszkaniu, na jedną kamerkę i tak dalej, i tak dalej. Ale dobra, to jest nieważne. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku odbiorę sobie zawodnika z ligi francuskiej. Przykoksujemy sobie piłkarza w moim składzie, oczywiście do 100 overalla. Także słuchajcie, jeżeli ktoś jest nowy, subskrybujcie kanał, łapeczka w górę. No i słuchajcie, lecimy z odcinkiem, więc zanim sobie odbiorę piłkarza, przykoksujemy sobie troszeczkę mój składzik. No jak widzicie, 99 szyle. I koksujemy go, tak jak obiecałem, do 100. No i jak widzicie, ponad 1 797 000. Także kolejny zawodnik z setką w mojej drużynie, więc lecimy. No troszeczkę czasu mi to zajęło, ale w końcu jest. Jestem mega zadowolony, że jest to już kolejny zawodnik ze stówką w mojej drużynie. Także jest kolejna stówka. No i mamy dalej jeszcze 108 overalla. No, wygląda całkiem sympatycznie. Oczywiście Alaba niedługo idzie do zmiany. Już wiem za kogo, wy jeszcze tego nie wiecie, ale oczywiście się dowiecie już niedługo. Mam tu jeszcze do zrobienia dwa skill boosty. Jeden właśnie będzie tutaj do Berkiego. Dobra, przykoksujemy. Berki też będzie do zmiany, ale jeszcze chwilowo sobie tutaj w mojej drużynie posiedzi, więc troszeczkę go tutaj przykoksujemy. O Jezus, następny level to aż 1 000 000. No to nieźle. Dobra, i teraz jeszcze przykoksujemy sobie tutaj skill boostami Alabę 500 000. Więc lecimy. Także ten piłkarz no niedługo się pożegna z moją drużyną. Zresztą wielu z was pisało: Sebek, wymień Alabę i Berkiego. Także to już zrobiłem. Na razie się jeszcze nic nie zmieniło. No lecimy po 109 overall. A tak w ogóle to chciałem wam podziękować za to, że wbiliście 107 tysięcy na moim kanale. Bardzo, bardzo wam za to oczywiście dziękuję. No i słuchajcie, przejdźmy sobie tutaj do eventu TOTS. No i odbiorę sobie zawodnika. Jak widzicie, mam 990 punktów. Wielu z was pisze, żebym spróbował zrobić Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ma 15 punktów, 420 potrzeba. No niektórzy piszą, że może być ciężko, niektórzy piszą: Sebek, spróbuj, może się uda. No ciężko, jeszcze nie wiem, co z tym zrobię, ale jeszcze nam zostało 15 dni, więc jeszcze się zastanowię. Więc przejdźmy sobie do turnieju. Odbiorę sobie tutaj zawodnika 85+. No i zobaczymy, co ciekawego mi tutaj wypadnie, więc sprawdźmy sobie. No można trafić między innymi Cavaniego 94. No powiem wam, że nie obraziłbym się, gdyby mi w końcu jakaś taka fajniejsza karta wpadła. No ale coś mi się wydaje, że tutaj wpadnie mi piłkarz właśnie od 85 do 89. No i w sumie możemy się tak pobawić w obstawianie. I coś mi się wydaje, że wyleci zawodnik 88 albo 87. Dobra, sprawdźmy sobie, kto to będzie. A jest to, słuchajcie, uwaga, któż to jest? No, tak myślałem. Czemu ja tak zgaduję? Bamba 88 z Lille. No dobra, ciekawy jestem, ile on w ogóle kosztuje, bo w sumie ten zawodnik mi tutaj nie będzie potrzebny. No sobie sprawdzę z ciekawości. Bamba 88. Więc przejdźmy sobie tutaj do marketu i zobaczymy, po ile on w ogóle chodzi. Dobra,
Bamba 88. Wow, a ten świecący jest fajny. A gdzie jest ten zwyczajny? Jest tutaj 2 miliony 200, ale tutaj już jest za 348, więc no w sumie nie opłaca się go sprzedawać, więc pewnie sobie go tutaj przykoksuje, znaczy nie jego, tylko pójdzie na przepalenie. No i chciałbym, żebyście napisali teraz w komentarzu, który kolejny zawodnik ma być przykoksowany do stówki. Kiedyś tam pisaliście, żeby to był Lampard, który ma 96, więc albo będzie to Lampard, albo będzie to Hazard, albo w sumie mogę też zrobić dwóch na raz, ale możecie napisać w komentarzu, którego zawodnika koksować teraz do stówki, a właśnie miałem coś jeszcze tylko sprawdzić. Także ten odcineczek będzie taki na luzie, bo muszę się niedługo zbierać. O Jezu, co ja zrobiłem? Bo niedługo przyjedzie samochód z przeprowadzką. W sensie, no wiecie, przyjadą po te wszystkie rzeczy, także już się nie mogę doczekać, żeby nagrać dla Was ten odcinek. No, Marking 126, 109 Speeda. Jestem z niego zadowolony, jest naprawdę spoko, nie narzekam. Także słuchajcie, piszcie w komentarzu, który zawodnik kolejny ma być przykoksowany. No i oczywiście kolejne odcinki już będę nagrywał na nowym mieszkaniu, zresztą pewnie zauważycie różnicę. No i co? To tyle w tym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie. No i piszcie, w który dzień macie już zakończenie roku. Coś mi się wydaje, że to chyba jakoś w tym tygodniu. Ale szczerze powiem, nie wiem kiedy, bo nie orientuję się. Także trzymajcie się, miłego dnia. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. W kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa.